Panie Marku, miło spotkać kolegów z boiska i to z Górnika i z Zagłębia. Takie mecze zawsze pokazują, że to środowisko piłkarskie jest blisko siebie. No na pewno przyjechać się tutaj do Sosnowca po iluś tam latach i zobaczyć byłych zawodników ruszających się po boisku i to żwawo przy takiej temperaturze, to jest bardzo miłe. No szkoda, że w takiej sytuacji się spotykamy, bo można było się spotkać w innej i przyjemniejszej, natomiast życie się życzy dalej i miło, że przyjechałem, zobaczyłem chłopaków, jak chcą mi pomóc, bo te nawet koszulki to jest bardzo miłe zobaczenie, że gramy dla Marka. Właśnie trzeba przyznać, że jednocą się piłkarze dla pana, który cały czas czynny zawodowo, bo i długo pan bronił i teraz prowadzi drużynę, niedawno świętował awans, to gdzieś też jest fajne, że jest to wsparcie cały czas i że pan nie poddaje się, bo widać, że tu cały czas w dobrych humorach. No powiem tak, że na pewno środowisko sportowe zawsze jest taką spójnością. Tu jest zawsze na jakiś odzew, apel, to praktycznie każdy sportowiec jest chęty. Natomiast ja tak mówię, tak, no, cały czas pracuję i to jest dobre, że dla mnie, bo i psychika i tak mówię, że człowiek na boisku to jest przyjemność, że jest. No i myślę, że będzie dobrze, bo tak jak mówię, no, cały czas jest nadzieja, cały czas trzeba odrzucać to wszystko, co jest złe, na pozytywne tory. Tak jak mówię, tym bardziej, że jestem cały czas w pracy, na boisku, przy piłce, to jest najważniejsze i myślę, że będzie lepiej. Dzisiaj mecz Górnika z Zagłębiem. Czy jakieś typy? Coś pan gdzieś jakiś wynik widzi? Powiem tak, no szkoda jedynie tyle, że nie ma kibiców Górnika, bo mecz opiera się na tym, że powinny być kibice z dwóch stron, natomiast tylko jest jedna strona, bo jest Zagłębie. Natomiast tak jak mówię, no Górnik i Zagłębie w moim sercu, bo grałem więcej w Zagłębiu i w Górniku i myślę, że moim zdaniem powinien być bardzo dobry mecz walki oczywiście, z obu stron gra fair, wygra lepszy, nie będę kibicował ani tej drużynie, ani tej, jestem za obydwoma, wiadomo, że remis to jest może niezadowolenie dla obydwu stron, bo każdy by chciał wygrać, ale chciałbym, żeby było dobre widowisko dla kibiców. W takim razie dziękujemy i życzymy jak najlepszej formy. Dziękuję również, do miłego spotkania.